rozmowa@biznesalert.pl. Zapraszamy. Rozmowa@biznesalert.pl. Bartłomiej Sawicki. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie naszego programu. Tym razem porozmawiamy o magazynach energii. Magazyny energii w Polsce pozostają wciąż bardziej ciekawostką, aniżeli realnym rozwiązaniem problemów z niestabilnością systemu energetycznego. Systemy informatyczne mogą pomóc zarządzaniu i poprawie efektywności magazynów energii. Polskie firmy coraz częściej opracowują technologie w tej dziedzinie. Portal biznesalert.pl rozmawia z jedną z nich, z firmą Codibly. To firma technologiczno-konsultingowa. Naszym rozmówcą jest prezes tej firmy, pan Bartosz Majewski. Firma Codibly wydaje się niewielkim podmiotem zlokalizowanym w Krakowie. Czy tak niewielki podmiot może zaoferować takie rozwiązania jak magazynowanie energii dla stojącego przed wyzwaniem współczesnego świata, przed wyzwaniami związanymi z efektywnością energetyczną? Zajmujemy się tak naprawdę nie tylko systemem magazynowania, ale tak naprawdę budowaniem technologii oraz innowacji dla branży energetycznych. Rzeczywiście ta część magazynowania energii jest czymś, co wydaje się być trendem niesamowicie rosnącym z punktu widzenia zainteresowania na tak naprawdę w globalnym trendzie innowacji w energetyce, przede wszystkim właśnie w zwiększeniu dostępności i wartości zrównoważonej energii zarówno dla gospodarstw domowych, jak i komercyjnych przedsiębiorstw oraz tak zwanego balansowania, czyli wyrównywania lub nadwyżek energii elektrycznej po prostu w lokalnych sieciach energetycznych. Amerykański rynek technologii wydaje się nasycony firmami, które mogą dostarczyć rozwiązania dla lokalnych firm energetycznych. Dlaczego to akurat firma z Polski staje się dostawcą rozwiązań dla firm z tamtego rynku? Była to platforma do zarządzania popytem i podażą energetycznej dla firmy Kiwi Power, która znajduje się w Londynie. Swego czasu zbudowaliśmy zespół około 20 inżynierów, programistów, którzy tak naprawdę tworzyli cały system tak zwanego demand response, czyli systemu architektury, infrastruktury, od smart meterów poprzez całą technologię jakby IoT, łączenia wszystkich danych, magazynowania oraz sam system inteligentny, inteligencji do zarządzania właśnie sygnałami kupna i sprzedaży, popytu i podaży energii elektrycznej. I zostaliśmy zauważeni przez właśnie firmę Electric Power ze względu na portfolio usług i innowacyjność projektów, które realizowaliśmy. I tak byliśmy tym bardzo podekscytowani, dlatego że sam Electric Power jest jakby konkurencją bezpośrednią do Tesli. Tesla ma taki produkt, który się nazywa Power Pack. My budujemy tak zwany Power Pod. Jest to rozwiązanie, które służy do wytwarzania i magazynowania energii do zasilania i zasilania ich domów poprzez połączenie systemu paneli słonecznych, inwerterów, czyli tych falowników oraz całego systemu baterii, która jest centralnym i głównym produktem wraz z technologią, którą dostarczamy. Co w takim razie firma Codibly będzie dostarczać amerykańskiej firmie Electric Power? Jesteśmy ich wsparciem technologicznym. Jesteśmy firmą, która dostarcza tą część technologiczną, czyli tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za zbudowanie całego inteligentnego oprogramowania do zarządzania wydajnością energetyczną, tak zwany Energy Management Platform. Cała platforma, którą realizujemy, to jest różnorodne oprogramowanie w zakresie portalu konsumenckiego, aplikacji instalacyjnych oraz zarządzania flotą i całymi urządzeniami IoT, którą dla nich dostarczamy. Oczywiście jesteśmy partnerem, który współtworzy całe to rozwiązanie. Oni mają swój zespół IT wewnątrz, natomiast jesteśmy, budując tą platformę, cała platforma tak naprawdę działa w kilku trybach, jeżeli chodzi w ogóle o cały management platform, są tryby peak shaving, czyli rozładowywanie energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania w celu uniknięcia lub zmniejszenia opłat za popyt na energię elektryczną, taki Uber Surge, jak się kiedyś zamawia o Ubera i tych samochodów jest za mało, a podaż jest za duża, popyt jest za duży. Load shifting, czyli przesuwanie zużycia energii elektrycznej z jednego punktu do drugiego. W większości też energy backup, czyli po prostu backup energii elektrycznej.
No i wspomniany wcześniej demand response, czyli natychmiastowe działania w kwestii rozładowania baterii i jakby od według, że tak powiem, sygnału administratora energii elektrycznej na żądanie, żeby złagodzić szczyty obciążenia systemu. Czy w takim razie amerykański rynek to jedyny obszar działalności państwa firmy? Jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy na rynku amerykańskim, jesteśmy mocno zaangażowani w projekty na rynku brytyjskim i coraz więcej na rynku niemieckim. Myślę właśnie, że te rynki niesamowicie mocno inwestują w innowacje w zakresie energetyki. Jest tam też bardzo dużo prywatnych przedsiębiorstw, które rzeczywiście mają ogromne dofinansowanie z funduszów kapitałowych i umożliwiających im po prostu rozwijanie takich innowacji na tych ich rynkach. Firma jest więc obecna w wielu krajach. Pojawia się pytanie, czy popyt na usługi zarządzania sektorem energetycznym pojawia się także na polskim rynku? Ja myślę, że pojawia się i jest coraz większa potrzeba, żeby realizować tego typu innowacje. Ale jak pan słusznie zauważył, w naszym portfolio nie mamy ani jednej firmy z rodzimego naszego rynku. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni, ponieważ rozwiązania i innowacje, które wdrażaliśmy za granicą w zakresie nawet wirtualnych elektrowni, systemów magazynowania i optymalizacji zużycia energii elektrycznej, są to rzeczy i rozwiązania technologiczne, które z pewnością przydadzą się na polskim rynku. A jeżeli chodzi o moją obecną wiedzę, nie ma w Polsce jeszcze takich komercyjnych firm i rozwiązań, jakie istnieją na rynku brytyjskim, amerykańskim czy niemieckim. Jest jednak coraz więcej firm, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania, takie jak inteligentne liczniki czy opomiarowanie. Dzięki temu firmy energetyczne mają coraz więcej wiedzy, informacji. Pytanie, czy taka firma jak wasza może pomóc w wykorzystywaniu tej wiedzy? Myślę, że jest to taki typowy case związany właśnie z posiadaniem ogromnej ilości wiedzy. Przez wiedzę mam na myśli danych, które te firmy gromadzą. I niedawno pozwoliliśmy sobie wewnętrznie na zbudowanie nowego działu, który nazwaliśmy Codibly Labs. Jest on prowadzony przez naszego dyrektora technologicznego Mariusza Kraja. I jakby częścią właśnie tego działu jest poszukiwanie takich budowania specyficznych prototypów, które chcemy budować właśnie na podstawie pewnych próbek danych, które potencjalnie będziemy otrzymywać właśnie od tych firm energetycznych. Działa to w taki sposób, że jakby nasz zespół Data Science i Machine Learning chce, jakby pozyskując te dane, opracować pewnego rodzaju trendy, pewnego rodzaju jakby prawidłowości, skorelować je z zewnętrznymi czynnikami, czy to są czynniki pogodowe, czy czynniki na przykład maintenance'u lub innymi biznesowymi czynnikami, żeby zobaczyć w jakim stopniu i w jakim obrębie, zakresie jesteśmy w stanie pokazać pewnego rodzaju prawidłowości, które mogą prowadzić, często prowadzą do optymalizacji procesów biznesowych, na przykład, nie wiem, zmniejszenia, zwiększenia nakładów finansowych w celu usprawnienia po prostu efektywności zarządzania czy flotą turbin wiatrowych, czy inwestycji w dane obszary jakby transmisji energetycznej. Takie projekty zrealizowaliśmy już w południowych Włoszech, w zachodnich częściach Stanów Zjednoczonych i jesteśmy podekscytowani próbą zrealizowania takich projektów tutaj też i w Polsce. Unia Europejska podjęła inicjatywę European Union Battery Alliance, której częścią jest Polska. Czy w takim razie nasz kraj i pańska firma może być częścią, komponentem polskiego wkładu w rozwój magazynów energii w Europie? Myślę, że jak najbardziej i szczerze powiedziawszy, kilka najnowszych projektów, które teraz jakby negocjujemy, że tak powiem, i rozważamy, wpisują się właśnie w 100%, jeżeli chodzi o
ten sojusz, który powiedziałeś. Przykładem na przykład może być projekt dotyczący tak zwanego EV to grid, czyli wykorzystania systemów baterii litowo-jonowych w samochodach elektrycznych, które ładują się za pomocą ładowarek elektrycznych i wykorzystania ich do zrobienia takiej dużego klastra mobilnych systemów bateryjnych spiętego w wirtualną elektrownię, która właśnie będzie balansować popyt i podaż energii elektrycznej w obszarze właśnie, w którym te baterie zostaną rozłożone. I to jest na przykład niesamowicie ekscytujący, innowacyjny projekt, którego mam nadzieję, że niedługo będziemy częścią. Ale również gro naszego doświadczenia jest związane z tym, że realizowaliśmy też i duże komercyjne projekty. Jednym z przykładów był właśnie taki projekt w Londynie, w północnym Londynie, gdzie realizowaliśmy około 6 MW 6-megawatowej instalacji. Nasza rola oczywiście była z budowy technologii i systemu zarządzania całym tym systemem bateryjnym, a był to tak zwany Leighton Buzzard Battery Park w Londynie. Także nasze doświadczenie tutaj jest dosyć spore i chętnie po prostu jakby nie możemy się doczekać do, jeżeli chodzi o kolejne wdrożenia. Mamy nadzieję właśnie, że w obrębie wspomnianego wcześniej sojuszu. Wasza firma nie zajmuje się bezpośrednio produkcją baterii i magazynów energii. Macie Państwo jednak bezpośrednie relacje z koncernami, które te produkty wytwarzają. Czy magazyny energii mogą być tak zwanym świętym gralem energetyki? Wydaje mi się, że w ogóle wsparcie w komponowaniu większego udziału źródeł o charakterze niestabilnym, czyli całe OZE w sektor energetyczny, jest i będzie zawsze realizowany w oparciu o szereg rozwiązań. I myślę, że część jakby właśnie tych klastrów baterii jest dużą częścią, która pomoże rozwiązać ten problem niestabilności takiego systemu. Myślę również, że technologia i innowacja w obszarze energetyki niesamowicie się szybko rozwija i właśnie wdrażanie takich systemów jak optymalizacja zużycia energii elektrycznej, wirtualne elektrownie, czy zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej, jak również optymalizacja transmisji energii elektrycznej, czyli po prostu kilka dodatkowych czynników, które wpływają na kontrolę i efektywność i zarządzanie całych sieci energetycznych w połączeniu z systemami bateryjnymi. To jest nieodłączna jakby właśnie część i element tego wyzwania i myślę, że jedno w połączeniu z drugim będzie w stanie rozwiązać taki problem niestabilności systemu produkcji i nawet bym powiedział, że naprawdę w niedalekim czasie od teraz.